różową bluzkę, różowy makijaż, różowe paznokcie i różowego kwiatka, a brakuje mi różowych włosów. Witajcie kochani w nowym odcinku. Jak już zdążyłam Wam powiedzieć, brakuje mi różowych włosów, także będziemy je farbować zaraz na różowo. Nigdy nie miałam takiego koloru włosów, także trochę się cykam, ale na szczęście mamy coś takiego. AliExpress, oczywiście. I to jest niby takie szybkie farbowanie. Teraz Wam odpakuję i pokażę. Wydaje mi się, że będzie to coś na zasadzie bibuły, którą się farbowało włosy w dzieciństwie. Patrz, jak mi się, nawet kolor mi się prawie zgrał. Ma to, słuchajcie, zapach kredek. No typowo pachnie to kredką. No dobra, lecimy. Tutaj. I to w ogóle nic nie daje. No dobra, okej, coś tam załapało. Mam wrażenie, jakbym, wiecie co, smarowała te włosy świeczką. Okej, chyba moje włosy są za ciemne do tego. Nie no, w ogóle zobaczcie, te włosy tu wyrywa. Nie, o, słuchajcie, to mi jedynie wyrywa włosy. Robię ostatnią próbę, ale nic z tego chyba nie będzie. Nie no, widać coś w ogóle. Ej, zrobił mi się taki jeden wielki strąg, który nawet nie jest różowy. Nie, ogólnie to jest dziadostwo. Okej, no dobra, może moje włosy są rzeczywiście za ciemne na to, więc no dobra, tutaj wybaczam. Ale zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle jakbym nasmarowała się jakąś rzeczywiście świeczką. To jest mega tłuste. Zrobił się jakiś strąg. Okej, jeszcze to rozczeszę. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, może trzeba to wysuszyć. Dobra, wysuszmy to. Co, tego w ogóle nie idzie wysuszyć. Dalej to wygląda tak. Czyli tylko zlepiło mi to włosy, w ogóle ich nie pofarbowało. Śmierdzi to mega kredką i zrobił się jeden wielki strąg. Także jakbym zrobiła całe te włosy, no to byłoby nieciekawe. Zobaczcie, nawet jak to rozczeszę, to to wygląda tak. Dobra. Czyli ogólnie to nie działa, kompletnie nie działa, wyrywa włosy, śmierdzi kredką, nie pofarbowało mi tych włosów, zrobiło na nich jakieś strąki, nie daje okejki, nie będę mieć różowych włosów, ale mam różową paskę. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.